Dzisiejszy odcinek będzie bardzo dziwny, ponieważ zamienimy Polskę, a raczej ludność Polski w magów ognia. Wiem, wydaje się to głupie, ale słuchajcie, zostawcie lajka oczywiście pod filmem i usiądźcie wygodnie, bo już wam tłumaczę, o co dokładnie chodzi i napiszcie, jaka jest temperatura u was. U mnie 33 stopnie, roztapiam się na fotelu, ale czasami tak jest, dlatego w takich chwilach nie żałuję, że nie nagrywam z kamerką. Dobra, mamy tutaj, jak widzicie, mnóstwo trajtów i możemy te wszystkie trajty, czyli takie specjalne cechy, dać na naszą ludność Polski i później wywołamy ogromną wojnę w Europie i zobaczymy, czy Polska sobie poradzi. Ostatnio, gdy jej pomagałem, no to nie do końca im to pomagało. Znaczy, gdy im pomagałem, no to i tak przegrali. Czasami tak jest, ale wybieramy właśnie piromana, wybieramy super zdrowie, wszystko, co się kojarzy z ogniem. Taki jest plan. Ognista krew, to musi być. Mamy wylan, nie. Rare spell fireball. Mamy eksplozję. Mamy gift fire, one with fire. Dobra, i weźmiemy sobie Fireburst. O kurde. Dobra. Poparzenia, bawił się ogniem i przegrał. Nie będziemy czegoś takiego robili. Nie może zachorować, oczywiście to jest podstawa tutaj. I możemy jeszcze ogniste żyły. Taki dodatkowy czar sobie dać i mamy Fire Enchant na broni. Dobra, to też. Niech będzie po prostu wszystko, co się kojarzy, tak jak mówiłem, z ogniem. I teraz plan jest taki, żeby zrzucić to, znaczy zrzucić, żeby każdą postać tutaj, żeby ona miała ten enchant. Rzeczywiście zaraz zobaczymy, czy tak będzie i zaraz przejdziemy też do wielkiej bitwy i zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało. Jeżeli szukacie tanich gierek, no to koniecznie sprawdźcie promocję na Kinguin z kodem Flotar 5% taniej i chyba się skończył giveaway, więc lada dzień będą też możliwe. Zaraz będziemy wiedzieli, kto po prostu wygrał. I uwaga, mamy tych naszych Polaków. I oni nic na razie nie robią, ok? Nic kompletnie nie robią. Sprawdzamy edit items. Właśnie to jest dziwne, bo nie mogę edytować im przedmiotów, a chciałem dać im takie różki specjalne. Ale z jakiegoś powodu coś jest z tym nie tak. Gifted Wizard. This is the wizardy rank for the gifted. Aha, czyli to są uzdolnieni magowie. Jak widzicie, na razie kompletnie nic się nie dzieje. Przyspieszmy odrobinę czas i oj, czekaj, czy coś się tutaj dzieje? Chwała nowemu królestwu. Jakieś nowe królestwa się tworzą, to mi się nie podoba bardzo. Weźmy prawa świata. Dyplomacja, losowe zdarzenia, oczywiście, że tak, rozrastanie się królestw nie chcemy, wściekli mieszkańcy też będą brali udział i może wieczne skażenie, zarastanie biomów, erozja, klęski żywiołowe wyłączymy i inne katastrofy też będą wyłączone. I chcę zobaczyć, czy taka zbustowana Polska, bo inaczej tego nie można nazwać, czy ona po prostu sobie z tym poradzi. Jeszcze musimy włączyć tak łodzie i cele armii, podświetl wrogów królestwa też możemy sobie zrobić, pokaż armię i królowi liderzy. O, wszystko jest, jak widzicie, pięknie tutaj zrobione. Ile osób żyje? Z 248 na 749. Możemy na chwilę poobserwować sobie to i zobaczyć, czy będzie się tutaj coś ciekawego działo. W tym sensie, czy po pierwsze populacja Polski wzrośnie, a o coś takiego mi chodzi. 251 osób mamy. Czy wszyscy mają te... Tak. Mamy Królestwo Ognia. I chcę, może, o, wiem, jeszcze za chwilę zrzucimy jakiś deszcz meteorytów albo deszcz ognia, żeby jeszcze bardziej podkręcić sytuację. Ale poczekamy, niech Polska się sama rozwinie, chociaż patrząc na to, że mamy 251 domów i oni nic nie robią, to, o nie, przepraszam, 254 osoby, nie domów. Domów mamy też bardzo dużo, ale musimy po prostu chwilkę poczekać. Dobra, chyba możemy zacząć zabawę, więc rozpętujemy kolejną wojnę. Czemu nie? Wszyscy ze wszystkimi mają walczyć. No jak widzicie, od razu mamy... lepiej to wygląda, to chciałem powiedzieć, bo ci magowie rzeczywiście... mogę prędkość razy jeden na chwilkę? Chociaż, o, żeby to lepiej by było. No ci magowie rzeczywiście robią totalny pogrom. Oni poszli, tak, i oni wszystko po prostu przejmują tutaj. Na razie mam wyłączone granice, bo granic nie potrzebujemy. 240, ale widać się wybuchy i widać, że te czary jakoś tam działają i jakoś oddziałują na to, co się tutaj dzieje. Niektóre domy są, wiadomo, spalone. Nie wiem, czy Czech nie przejęliśmy właśnie i czy Słowacji nie przejmujemy. Patrząc na to, że tutaj mamy timer, no to wygląda na to, że... O! Jest problem, jest mały problem. Jeszcze trzeba zmusić resztę państw do walki między sobą. Chociaż
nie wiem, czy muszę. Nie, muszę to robić. Dobra. Widzicie, każde państwo musi mieć ze wszystkimi innymi państwami tutaj ogromną wojnę. I może teraz przełączmy się na widok, gdzie to jest. Łodzie, nazwy map, ważne wydarzenia. Wyłączymy ważne wydarzenia. Tryb królestw. Tutaj mamy królestwo. Tryb kultur. Nie. Tryb wiosek. No, niech będzie wioska. Okej, okay, niech będzie wioska. Ta Polska nie wygląda jakoś tak spektakularnie, ale możemy włączyć pewną rzecz, kradzież granic. Właśnie, rozrastanie się królestw. Czy powinniśmy na to pozwolić po raz pierwszy? A możemy to zrobić. No, niech będzie. Dobra, także Polska powinna się rozrastać. Tutaj są 4 osoby tylko, z jakiegoś powodu. I zobaczmy na przykład, ile ty... poziom dzieci 0, zabójstwa 0, czyli oni jeszcze nikogo nie zatwili. Aha! Czyli na razie ta armia po prostu się tutaj zbiera, ale nikogo nie atakuje. No w sumie całkiem dobrze to wygląda. Zobaczymy, jak będzie to prezentowało się dalej. O, wygląda na to, że mamy kolejną próbę zajęcia Słowacji i tym razem wygląda tak, że się udało. Także Polska, Polsce idzie coraz lepiej. Zobaczymy, jakie będą kolejne plany, bo przyznam szczerze, że kompletnie się nie skupiłem na innych państwach, tylko cały czas obserwuję tą Polskę, bo wiadomo, najbardziej nam zależy na tym, żeby to jak najlepiej wyglądało. Tutaj widzę, że są jakieś dziury. Zastanawiam się, czym one są spowodowane i dlatego też czasami lubię po prostu obserwować to bez granic, no bo te granice nakładają taki dziwny filtr i średnio to wygląda. I powoli się przymierzam do nagrania gry Age of History 2, chyba tak się nazywa ta gierka. Tylko boję się, że na początku nie będę nic ogarniał, dlatego przygotujcie się. Tam też pokierujemy Polską i spróbujemy zapewnić jej zwycięstwo. Mamy naszą armię. Fajnie, że poziom 10, dzieci 2. Wiek 224 lata, no to są naprawdę potężne jednostki, tylko no nie podoba mi się to, że nie mogę im dać żadnych przedmiotów. Coś się po prostu popsuło i nie mogę wejść do tego menu. Szkoda, ale no jak widzicie, nie potrzebują oni żadnej broni, potrzebują tylko i wyłącznie atakować. No nie podoba mi się to, że przed chwilą tutaj była Mołdawia i teraz już jej nie ma, ale mamy kolejny atak, tym razem na Grecję. Coś bardzo złego słyszałem, dźwięk, którego nie chcę słyszeć, bo każdy musi mieć, jak mówiłem, ze sobą wojnę, więc zmuszamy po prostu ich mimo wszystko do walki i Grecja została przejęta. Jak widzicie, Polska nadal się trzyma, ta gwiazdka jakby symbolizuje to, że jest wszystko w porządku i stolica tych wszystkich krajów jest nadal w tym samym miejscu. Francja jest osłabiona, tutaj na dole też mamy Turcja, 460 osób, 420. Chyba jakieś bitwy się toczą tutaj, albo i nie, ciężko naprawdę stwierdzić. Te wszystkie kraje zostały, jak widzicie, zniszczone i chyba też przejmujemy, jak widzicie, górę. I Norwegia. Jedna osoba, armię się kierują do Norwegii. Minusem jest to, że nie jest to może zbyt spektakularne, bo jak widzisz, że na przykład zmierza taka armia magów, polskich magów i idzie podbić tutaj ten teren, gdzie jest tylko jeden mieszkaniec, no to wiadomo, jak to się skończy, nie? Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, co się za chwilę tutaj stanie, ale fajnie, że w końcu jesteśmy rzeczywiście w stanie pokazać taki scenariusz, w którym Polska podbija całą Europę, tylko że z wykorzystaniem czarów, czyli nowej modyfikacji, którą gdzieś tam przypadkiem znalazłem i która zapewniła dość dużo wrażeń, ale to nie jest koniec. O nie, Norwegia została zniszczona. O, Niemcy, Francja. 16 osób we Francji. Można by było w sumie włączyć rodzenie się dzieci. Wtedy będzie ta populacja rosła. Jak widzicie, o 1309, no będzie to na pewno troszeczkę dłużej trwało, ale dzięki temu no, te armie powinny być o wiele większe. No i Francja została przyjęta. Tu jeszcze została nam Hiszpania. Portugalii też nie ma. Mamy UK, mamy Irlandię i mamy Islandię. No właśnie, zawsze z Islandią jest problem. Ja najchętniej, wiecie, co bym robił? Islandię po prostu wykluczał tutaj z jakichkolwiek zawodów i... Gdzie jest ta opcja? Wymazywać życia. Po prostu bym ją wymazał, bo przeważnie było tak, że ta Islandia zostawała i nic kompletnie się więcej nie działo. O, Francji też nie ma. Taka ciekawostka. Gdybyście się zastanawiali, Turcja została przyjęta, nawet nie zauważyłem kiedy. Co się tutaj stało? Jakaś szybka bitwa była. I chyba za chwilę będziemy się rzucali na Rosję. Tak, wygląda na to, że Rosja. Oczywiście, jak widzicie, trajty nadal są, także to nie jest tylko na chwilę. I jest różnica. Te czary są używane, no bo te wszystkie wybuchy, które możecie obserwować, to są właśnie z tego, że Niemcy się odrodzili, ty, jakieś... Okej, okay, jakieś bitwy o terytorium będą szły, zobaczmy. Oj. Oj, nie podobają mi się te wybuchy. Polska, ty, przejmuje... Niemcy nas przejmują.
Ale może jakimś cudem się jeszcze uda odbudować Turcja. Przecież jest tutaj ogromna armia. Czemu nikt nam nie pomaga? Finlandia w tym miejscu. Tutaj udało się odeprzeć atak. Widzę, że są strzeleczki z armią. Jak widzicie, dużo czarów. No i będziemy walczyli o te granice. 160 osób. Czechy się przeniosły tutaj. Ciekawe. ciekawe. Wiadomo, troszeczkę to wszystko się rozlazło nam tutaj, ale nie zmienia to faktu, że nadal jesteśmy w stanie to wygrać. Patrząc na to, jak tutaj jakie krwawe boje trwają, no to ja naprawdę w nich wierzę. Włochy. Co ty masz? Ty nie masz żadnych trajtów, więc jesteś bezużyteczny. To dobrze, że tutaj zostałeś. Cała Polska została zniszczona. Kurde. Kurde. Szybka, no, naprawdę to była szybka akcja, ale z drugiej strony trzeba po pierwsze podsycić ten konflikt cały czas, ale tu jest mało osób. Zobaczcie, tu jest 5 osób, tu jest 18, 31, 128. Tutaj jakieś próby są przejęcia. Bardzo trzęsie ekran, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie mam na to wpływu. No tak to wygląda, jak po prostu napierdzielają się magowie i tak wyglądają ich pojedynki. Nie, Polska, 81%. Utrzymajcie się. Proszę, utrzymajcie się. Do samego końca. 81%. Jak widzicie, tutaj teren częściowo jest już zalany. Oj, 70, 60, 50, 40. Dobrze. Udało się odeprzeć ten atak i się wycofują te jednostki. Tutaj na terenie Niemiec też trwa cały czas jakaś walka. Niektóre kraje zostały już zniszczone. I Rosja. 24 osoby w Rosji. Czyżbyśmy chcieli zaatakować? Patrząc na to, jak nas dużo jest i cały czas Polska, zobaczcie, że jest ta gwiazdka. Na samym początku była gwiazdka, cały czas jest gwiazdka. Tutaj stary teren Polski został troszeczkę zalany. No i trzeba czekać na rozwój tej sytuacji i czy uda się przejąć tą Rosję, bo gdybyśmy tylko ją przejęli, no to już cała prawa część mapy już byłaby w naszym posiadaniu i no nie ukrywam, byłoby na pewno prościej. No i nie trzeba było długo czekać, Rosja została przejęta, a także cała prawa część mapy jest nasza i trzeba znowu zmusić was do walki, bo słyszałem fajerwerki. Fajerwerki oznaczają nawiązanie pokoju, my tego nie chcemy i wiecie co, żeby to nie trwało nie wiadomo ile, to jest wymazywać życia, cyk. Po prostu zakończmy to, bo to nie będzie miało sensu, zostanie cała Polska i oni w ogóle nie będą się atakowali, już przerabiałem to parę razy, więc wolę to przyspieszyć. No i Niemcy, nadal Niemcy się odrodzili tutaj i walki trwają chyba w tym miejscu, tak, jakiś oddział się widzę zbiera. Oj, tylko że to jest oddział, jak widzicie, w żaden sposób, o, tu mamy naszego pięknego maga, ale no są już pozostałości tych magów. Większość to jest nowe pokolenie, które jest słabe i brzydkie. No, prawie jak ja, niestety. No, ale walczą nadal. Tu, zobaczcie, jakieś nowe państwa powstają. Mułowo, Icho, Wamiel, Omdrun. Bardzo ciekawe nazwy, nie ukrywam. Ale, no, przyspieszamy teraz czas, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała ostateczna, ostateczna walka Niemcy kontra Polska. Trochę czasu minęło i połączyłem nawet ścieżkami różne kraje, a raczej pozostałości po tych krajach. Polska nadal się trzyma, co jest bardzo, bardzo dla mnie dziwne. Niemcy zostali przyjęci i zostały tak naprawdę Algieria, tutaj mamy Tunezję i mamy jeszcze Irlandię. O, znowu ten dźwięk, którego bardzo nie chcę słyszeć. Także proszę walczyć ze sobą i jakieś królestwo tutaj powstało, 330 osób, halo, co to miało być? Ej, tak my się nie będziemy bawili, bo udało nam się wszystko przejąć. Polska, tak jak mówiłem, troszkę się przemieściła, bo wcześniej była tutaj, gdzieś w tym miejscu. No, poszła troszkę na południe, ale to jest najważniejsze, że nadal się trzymamy. I jeszcze jak tylko przejmiemy Irlandię, to powiedzmy, że już cała Polska będzie, znaczy cała Polska będzie władała Europą. No, jest totalny rozpierdziel. Na pewno będę chciał jeszcze zrobić takie odcinki, tylko na przykład każdy kraj dostanie inne trajty. To wydaje mi się, że będzie o wiele fajniej. Jak nie tylko Polska będzie miała jakieś tam super rzeczy, tylko każdy z krajów dostanie powiedzmy inne czary, inne zaklęcia, inne przedmioty i wtedy to będzie po prostu lepiej wyglądało. Jak widzicie, tutaj bitwy cały czas trwają i tak mniej więcej jest już od 30-40 minut i sobie tak to obserwuję. No fajnie, fajne jest to, fajne też, że Polska przetrwała, ale no chciałbym już to zakończyć i chciałbym zobaczyć, jak cała Europa jest właśnie w tym fioletowym kolorze. Uwaga, mamy Irlandię i tak to wygląda, kolejne jakieś państwo się tutaj pojawiło, Pogo tym razem, o, Pogo już nie ma, Pogo zostało zniszczone, mamy Litwę, mamy Finlandię, Lochiowo,
które jest przejmowane, nawet nie mam pojęcia przez kogo. No jeżeli chce się to obserwować w ten sposób, to co chwilę są tu eksplozje, dlatego wolę to oddalić i tak z takiego widoku. Ale powiedzmy, że nie, no jeszcze musimy to zniszczyć. Jeszcze została ostatnia prosta. Jak widzicie, jest armia, która tym mostem, powiedzmy, który im zbudowałem, spróbuje się przedrzeć przez tereny Norwegii, Szwecji i dojdzie w końcu do Finlandii. Mam nadzieję, że to zakończą. O, tutaj są jeszcze, tutaj jakieś miasteczko się stworzyło, nie wiem, czy to są magowie. A tak, Common Spell, o, udało się, ognioodporny, bardzo dobrze. Także może za chwilę będzie przeprowadzony ostatni atak i w końcu się to zakończy. No i chyba nie będzie trzeba na to długo czekać, bo ostatnie Małpion chyba się nazywało to państwo, przestało istnieć i udało się, proszę bardzo, tak wygląda cała Europa po tej bitwie, gdy mieliśmy tych magów. O, w ten sposób to się prezentuje. No jest totalne zniszczenie, totalny pogrom, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, no i widzimy się już niedługo w kolejnych.